Jedzie sobie młode małżeństwo samochodem. Przejeżdżają obok tirówek. Żona pyta: Kochanie, co tu robią te panie i to tak ubrane? One zarabiają na nierządzie. A co to znaczy? Robią ludziom przyjemności za pieniądze. A dużo można na tym zarobić. Oj, bardzo dużo, kochanie. To może i ja bym stanęła? W końcu dopiero co się dorabiamy, auto na spłacie, a czasy takie niepewne. Mąż unosi brwi ze zdziwienia. No, jak ty nie masz nic przeciwko, to ja też się zgadzam. A co muszę zrobić? pyta żona. Stań tu, ja stanę sto metrów dalej. Jak podjedzie klient, to powiedz, stuwa i rób co trzeba. W razie wątpliwości mów, że musisz porozmawiać z menadżerem i przybiegnij do mnie. Okej. Okay. Żona staje, stoi pięć minut. Zatrzymuje się Merol. Żona podchodzi, a kierowca pyta. Ile? Stuwa. Ale ja mam tylko siedem dych. Poczeka pan. Muszę porozmawiać z menadżerem. Żona biegnie do męża i pyta. Józek, ale on mówi, że ma tylko siedem dych. Zrobić to? Nie kochanie, nie możemy od razu robić zniżek. Powiedz mu, że za siedemdziesiąt to mu weźmiesz do ręki. Żona biegnie z powrotem i mówi, że zrobi ręką za siedem dych. Gość się zgadza, wyciąga. Oczom żony ukazuje się instrument długi aż do kolana klienta. Żona wytrzeszcza oczy i mówi. Muszę porozmawiać z menadżerem. Biegnie zdyszana do męża i woła. Józek, nie bądź świnia. Pożycz mu te trzy dyszki.